Dobra, jesteśmy już z powrotem. Nie wiem, czy to się nagrało kawałek, czy nie, bo tak gadałem, patrzę. Oj, nie włączyłem, cholera. Co teraz? Słonecznie lekki wiatr. Dalej jesteśmy dowódcą czołgu. To jeszcze będzie chyba jedna misja z czołgiem. Nie podobają mi się zbytnio te misje z czołgiem. One są za łatwe, za krótkie, bez żadnego takiego urozmaicenia. Także to są czołgi Shermany teraz, żeby nie było. Nie wiem, czy też jest. Chyba też jesteśmy czołgiem Sherman. Tak mi się wydaje. Idziemy teraz znaleźć pozycję z flanki. Okej. Okay. A to jeszcze jadę nie w tą stronę, spoko. No, także wiecie, o co chodzi z tym wszystkim. Ale widzicie, na przykład cieszę się, że Katowice, to nie tylko Katowice, to tam chyba ludzie z Chorzowa też byli, ogólnie tutaj terytorium wokół Katowic, ja jestem z Siemianowic, także też byłem, zachowali się w sumie tak jakby cywilizowanie, bo na przykład w Kielcach, co ja nie obrażam tutaj Kielc czy czegoś takiego, ale no niestety zamieszki wybuchły, tak, i no nie świadczy to dobrze o nas, tym bardziej, że no akta, to my jesteśmy przeciw, dlatego, bo jesteśmy internautami, tak, a największą częścią, o Jezu, przepraszam, mam katar, największą częścią internautów są właśnie młodzi, tak, ale to też jest fakt, bo z mojej perspektywy, jak na to patrząc, no to, okej, okay, ja mam 14 lat rocznikowo, 15, więc za 4 lata będę głosował na prezydenta, ogólnie na, będę głosował, tak, więc jeżeli PO, czy nie, nie wiem, czy to PO, czy kto to głosował, ale jeżeli za PO uchwalą tę ustawę i chociaż trochę mi zablokują moją wolność słowa i nie wiem, zablokują konto, co wątpię, bo to nie jest aż taka ustawa, jaka by się nam wszystkim wydawała, ale to na pewno nie zagłosuję już na PO, tak? Na Tuska, na tych ich przedstawicieli. Dlatego według mnie, no to chyba nasi rządzący powinni chyba troszeczkę pomyśleć, zanim coś zrobią, tak? Bo jeżeli odbierzecie młodym internet, to młodzi odbiorą wam większość głosów, tak? Przynajmniej ja tak myślę, nie wiem jak wy. Nie chcę się tam afiszować zbytnio. Kurde, nie wiem, czy to jest rozwalone, czy nie rozwalone. Bum, rozpieprzamy. Dobra, co my musimy zrobić? Zniszczyć pozycję działka? No takie pozycje, czołgi, działka flag, magazyn z amunicją. Taka standardowa misja, nic nowego. Nic, co by mnie tak zadowoliło, zaskoczyło, tak? Powinni się bardziej postarać. Call of Duty 2 już teraz było krótsze niż jedynka, bodajże było gorsze. Fabularnie już nie miało fabuły, bo ja tutaj nie ogarniam fabuły. Tu nie ma nic takiego, co by się nie związało naprawdę fabularnie. I każda część już się tej fabuły pozbawiała, aż do momentu czwórki. Znaczy każda część, jeszcze trzecia. Chociaż trzecią nie grałem, to nie wiem. Ale dwójka, jedynka to były takie części, które były naprawdę głównie nastawione na rozpierdol. Bo czwórka i to już, bodaj, no już trochę ich było, to naprawdę miał tak zajebistą fabułę, ten Call of Duty Modern Warfare 3, które serdecznie polecam. Naprawdę miało wyjebaną fabułę w kosmos, także od czwórki począwszy bardzo mnie wciągnęła i grałem bodajże chyba we wszystkie części Modern Warfare i każda z nich była jeszcze lepsza od poprzedniej. No, i multiki też są te. Ojej, chwila, nie tędy. Fuck yeah. Jaki los zabłądził, mój Boże. Cóż my teraz poradzimy? No pewnie... A, ja pamiętam ten moment. Bo ja teraz się nie umiałem ruszyć stąd. Tak, pamiętam to, szmaciarze. O kurde, zabroczyłem się. Niedobra, jadę, chwila. Jedziemy, Malina! Ciekawe, kto to kieruje i czy nie ma dość już mojego głosu. Co by tu jeszcze powiedzieć? Były święta. Był Sylwester u Obera. Też bardzo fajnie było. Czy z Oberem teraz rzadziej nagrywam, bo no, mówię wam, to jest lenistwo. To nawet nie jest szkoła, bo ja się też tyle uczę, co uczę, a dalej mam dobre wyniki. No to już jest taka kwestia, bo wiecie, jak już jest ktoś taki z lepszych uczniów, tak? No ja się nie uważam za złego ucznia, bo mam tam fajną średnią, wszystko mi tam pasuje. Kurde, nigdy nie miałem zbytnich problemów z nauką. I ci nauczyciele się przyzwyczają do tego, że ktoś już jest jednym z tych lepszych, tak? Czyli potem to się wiąże też z dużymi luzami w szkole i to jest właśnie też taki plus, że na początku jeśli się trochę bardziej popracuje niż tak jakby nazwijmy to ogół, to potem się ma po prostu łatwiej, tak jak ja na przykład teraz. I nie żałuję, że trochę popracowałem na początku, bo teraz jest naprawdę prosta sprawa z tymi ocenami. Także wiecie, nawet kuźwa z WF-u mam 5. To jest moja pierwsza piątka z WF-u, ludzie. Cieszcie się ze mną, proszę klaskać czy coś tam. Krzyczcie, Kilos Jezus, idźcie powiedzieć mamie czy coś. Kilos ma piątkę z WF-u w ogóle, mamo, wiesz? Bum, bum, bum. Rozpieprzamy te czołgi, nic tutaj co bym mógł powiedzieć. No nie wiem, o czym mam opowiadać.
Tak, zniszczyliśmy już wszystkie czołgi Panzer 2. Teraz flaki 88 na grzbiecie to tutaj jest, tak? Tu tutaj. Jeden i już tam jeden chyba minąłem. Trzeba zawrócić! O, tutaj stoi nasz przyjaciel, to jest nasz. Nie, to jest wrak, to nie nasz przyjaciel. Fuch, nie nasz przyjaciel, pfle. Dobra, ktoś jeszcze strzela, to chyba są te flaki cholerne. Fuck yeah, bitches. Dziękuję. A ty gdzie? Wybało go w powietrze. Czemu ja jestem czerwony? Czemu mi tak... W ogóle co to za pomysł, żeby czołg... Jak czerwony ekran, co? Topię się czy co? Bo nie ogarniam. Krew chyba mi się nie leje w czołgu. Czy czołgowi. Bo tam w czołgu... No, pojechałem wszystkich. Dobra, jeszcze jeden kat. Tunisa 1943. Napieprzamy. No teraz Tunezja, rok 1943, tak, Afrika, Korps Stalin, coś tam. No to już powoli wypychamy tak jakby Niemców z tego, z Afryki. Bo w 1944 nie przypominam sobie, żeby już były jakieś mocniejsze, poważniejsze bitwy w Afryce, chociaż mogę się mylić. Teraz jest, wracamy z powrotem do sierżanta, czyli już nie jesteśmy dowódcą czołgu, aczkolwiek dalej jesteśmy w dywizji pancernej. PO5, PO, Platforma Obywatelska 5, kopy atakują dużymi siłami. Davis, to nie zasrane ćwiczenia, bierzcie. Spokojnie, tato, już lecę. Kapitan Price, Allah, łamba. Ej, chwila, nie mogę wstać, dobra, sorry, nie wyszło. Chciałem tak jakoś pokłon znieść coś. Dobra, napieprzam, ej, rozwalam. Fua, ale fajne. No, w Call of Duty też wprowadzali już powoli takie momenty, gdzie można coś rozpierdzielić. A to jak Kilos bardzo lubi, tak? Już wszyscy wiedzą. Kudę, zaradne. Nie może tak być. Ostrożnie. W ogóle muszę... Nie, chyba mnie dobrze słychać. Nie mam pojęcia zielonego. Jak sprawdzałem, to było mnie dobrze słychać, ale... Jak nie, to się wkurzę, bo tyle gadałem o akta i dupa. No, więcej was matka nie miała? Panowie szkopowie? Tutaj się ktoś kryje. Szmat, ty, szmato. To można rozwalić? No rozwal to. Co to kuźwa, pancerne? Czyż nie? No to też jest jedna z fajniejszych misji. O, jedzie transporter. No kurde! A, to jest bardzo fajna misja, także wiecie. Można to rozwalić? Nie no, to jest akurat pancerny, więc... Ale od góry może czy coś. Wraca, a to oni tego nie otworzyli nawet. Spokój ma być. A, to... A, chyba miałem odejść od okna czy coś w tym guście. Nie? A, spowolnić niemiecką ofensywę mamy, czyli my ich nie wypieramy jeszcze, moi drodzy. Wszyscy padni. No jestem padni, jestem padni. O lol, ile... Ja się skryłem za skrzynką. A, to się pomyliłem, to my ich jeszcze nie wypieramy stąd. No, musimy przyjąć transporter i spierdzielić, tak? Mamy na razie spowolić niemiecką ofensywę, czyli cholerkę. Ja myślałem, że my już ich powoli wypieramy, że to będą już takie misje zwycięskie. Zapomniałem o tej misji, szczerze, dawno nie grałem. Tylnymi drzwiami ruszamy się, panowie i pan... Ej! Spokój. Dobra, mogę wyjść? Którędy? Ej! Ty też, gdzie tu się czaisz, ty? Od tylca mnie chciałeś zajść, szmaciarzu? Osłaniam na podłogę. Na zol! Dobra, dawajcie. Idź przodem, McGregor. Masz brodę, więc jesteś kryty. Kapitan Price ma beret. Ja mam tylko swoje życie. Swój umysł i ciało. Pobudzam umysł i ciało. Nie, ja nie pobudzam, ja tylko gryzę. A ja, ale ja pierdolę głupotki się znowu. Ale wy lubicie, jak ja pierdolę głupot. Ej, co ty sobie wyobrażasz? Chodź tu. Na podłogę, szmaciarzu. O, Deadno, możesz go wyciągnąć, kapitanie. Za fraki dziada i wywalaj go stąd. Patrzcie, to jest bardzo fajna animacja. O, jeszcze można w niego strzelać. Wywal go, Price, nie chcemy tu takiego szkopa. No, wypierdalaj do tyłu. Spot, szmaciarz. Co, mogę w niego strzelać? Ale fajne. Jo. Dobra, idziemy. Mam jechać? Czy... Nie, teraz my tu mamy osłaniać i strzelać, co będzie trudne. A, możemy zmieniać broń, tak? Gdzie? A nie, to też jest fajne, to po co mam zmieniać broń? Chyba was pojebało. Uciekać, granat, dzieci. Jak ja mam granat, co mam odrzucić? Rusza się ktoś, czy... Obróćcie kierownicę, którą chcecie jechać. Czytajcie to, bo to jest dosyć podobne do jedynki, kiedy uciekaliśmy tam bodajże w Normandii z kolegą takim jednym. Pancerz Szrek, jedno trafienie i nara. Dobra, spoko, Edziu. Ja tu mam wszystko pod kontrolą, tak? Na wprost? Spokojnie. Ja mam wszystko pod kontrolą, tak?
No wiem, że nieźle, synuś, to jest kilo z 53, a nie jakiś pieprzony sierżant. Bum, bum, bum. Ej, 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 kto? Spokój tam ma być, tak? Spokój w klasie. Dach popra... A, widzę, no co, zabiłem go przecież, nie? Jaki czołg? Jezus Maria! W lewo, debilu! No szybciutko. To będzie troszeczkę robienie takie... No tak, dziwnie znajomo. Byliśmy tu 40 sekund temu, szmato. To będziemy krążyć takie kółeczka. Chwileczkę, spokój ma być. Nie strzelać od, do tyłu, od tyłu, bo ja nie obracam tak szybko kamerą. Gdzie? Już go nie ma. Nie bój dupy, kapitanie. Kilos za kierownik... Nie, kilos za działkiem. Na podłogę, szmaciarzy. Ej, 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 nie ma. Zgasł. Jezus, jak to zgasł? Ha, ha, ha. No weź to uruchom, debilu. Co za dziecko głupie. Dobra, ale czołg zniszczony, tak? Jest okej. Okay. On się nawet nie ruszył, ale dobra. Mniejsza o to. Na podłogę. Ej, co, ja nie mogę ich zabić? Jakim prawem? Prawem dżungli, szmato! Jak to ślep... Boże. Nie, to powinno być trochę szybciej. To jest takie cholernie wolne. Nie lubię takich akcji. Coś ma być takie, nie wiem... Jezusiczku, ile was tam? Ale aha, już mi się przypomniała troszeczkę fabuła. My tutaj... Teraz się wycofujemy, ale tu potem jeszcze... To nie jest ostatnia... To nie jest ostatni raz, kiedy widzimy to miejsce, tak? Spokój, a szczególnie to miejsce. Zapamiętajcie to miejsce. I moje słowa. Tak powiada Kilos 53. 53. Lofciam niemiecki. Meine Freunde, kompadre. Bum, 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 bum. Nie wiem, o czym rozmawiać z wami. Skończyła się akta, nie wiem, nie wiem. Ciekawe, jak to wszystko z tym będzie. Ale jedno jest pewne, że ludzie tego nie pozostawią tak łatwo. To możecie być pewni. Jeżeli Kilos 53 ruszył się z domu i wyszedł na tą pieprzoną pikietę w Katowicach, to znaczy, że coś się dzieje. Nie, serio, ja nie rzadko wychodzę na jakieś uliczne demonstracje. Jak to NATO? Nalot. A Jezu, myślałem NATO krycie i takie lol, WTF, to jest przecież gut, nie? I... Także wiecie, jeżeli coś już naprawdę nie wywołało z domu, z mojej kochanej norki kilosowskiej, to wiedz, że coś się dzieje. A najlepsze było poruszenie na wszędzie, Boże, na YouTube, wielu vlogi tylko, akta, niekryty krytyk filmu akta, rojo akta, rock akta, kina akta, tam, znaczy kina w sumie, to nawet nie ruszała tak bardzo akta i dobrze, bo to jest, je, co jest, WTF, zagadałem się, rozpierdzielili nam to, tak? Gdzie jestem? O, cześć kapitanie, ja mam amunicji dużo, nie bój dupy, ruszamy, gęsiego, za kilosem. Jak to behind you? Gdzie wy, debile, biegniecie? Z flanki, z flanki. Ej! Na kepę, co jest? Kuźwo! Odwrót, kapitanie! Nie, spokojnie, ja tam ucieknę. Tam... O mnie się nie ma. Ja se poradzę. Ej, 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 ale nie strzelamy, tak? Jak mam se poradzić, to nie strzelamy. Wychyl głowę. Pieprzony szmaciarzu. Kuźwa. Ej, co, zabili nam kapitanie? Nie, to Niemcy, nie, panowie Niemcowie. Myślałem, że Deutsche. Auf Deutsch! Ej, co on tam robi? Złaź stąd, pieronie! Co oni tu robią w ogóle, lol? Osłaniajcie tyły, załatwcie każdego szkoła, który znajdzie się za nami. A, to chyba ja, tak? Dobrze. To, nie, McGregor czy kto, bo ja już nie ogarniam. A w dupie was mam, sami się brońcie, biegnę sam. Na własną odpowiedzialność! I'm fucking kilos! O, są nasi, dobra, chodźcie, panowie, już jesteśmy bezpieczni, jak... Jak śliwka w szarlotce. Good do... Dobry dowcip, nie? Good job w ogóle. Śliwka i szarlotka, ogarniacie? Śliwka, szarlotka. Łapka w górę za śliwkę, szarlotkę. Ej, 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 Deutsche jebany. Dym na północy, to ja też rzucę dym, macie teraz. Siwy dym, kuźwa, Kilos rzucił dym. Ruszamy, panowie, no szybciutko. Zadymiłem wszystko, ej, gdzie ja jestem? Którędy? A, przodem, spoko. Kurde, szkoda, tu się nie da biegać szybciej. Nic nie widzę. Jak to ważą po drabinie? A nie widzę nic. Gdzie jestem? Chwila, tędy. Nie, nie tędy. Ja nie wiem. A tędy. Dobra, spoko. Ruszam. Ej, ej, Jezus, zasadzka! Na podłogę! Na zol! Odwrót.
Dubi dubi du. Nie! Dubi dubi duba dubi. Szmato! Dubi du. Nie! Dubi du. Co jest tu ktoś? Dubi dubi du. Dubi dubi duba. Na podłogę krwawie. Krew się leje, wszędzie tryska na boki. Bez skojarzeń, doroślejsi widzą. Oj, 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 przepraszam, nie wiedziałem. Jak to nasza ostatnia ciężarówka? To ja chcę jechać, chwila. Ej, a wy nie jedziecie? Okej, dobra, zostańcie. Będę tęsknił, Filt. Ale ja wsiadam. Hops. 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 A, lecą nasi, lecą. Ale Filt, ja bym też Filda chciał, co? Lipton, zapraszam. El Grey jest? Reed, Lipton? Ja tu mam poczucie humoru w ogóle. Dobra, gdzie kapitan Price? Zajebali kapitana. Nie, żartuję. Dobra, ja myślę, że to będzie na tyle, bo już mi się nie chce za bardzo. Jak mi się nie chce, to nie mam o czym gadać, więc... tu Kios 53. Do następnego odcinka, który będzie już szybciej, to wam obiecuję. To trzymajcie się, całuski, pa.